Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, troszeczkę dziwnie wyglądam. Wyglądam tak przez Was, ponieważ Wy poprosiliście mnie na moim Instagramie, gdy zadałam Wam pytanie w ankiecie, jaki film chcecie, aby się pojawił jako kolejny. I mieliśmy do wyboru makijaż wykonany bublami kosmetycznymi, moimi bublami kosmetycznymi, albo błędy makijażu twarzy. I proszę bardzo, wybrałyście sobie film pod tytułem Błędy w makijażu. Także oto ja z moimi błędami makijażowymi, oto ja z poprawną częścią twarzy, także widzicie, różnica jest ogromna. To, co się tutaj, kochani, wydarzyło na tej stronie, to są nie tylko moje doświadczenia, są to też doświadczenia moich klientek, także zbiór doświadczeń wielu kobiet, więc jeżeli jesteście ciekawi, czego unikać, jak nie popełniać błędów w makijażu dziennym, to ten film jest dla Was, dlatego zachęcam Was do dalszego oglądania. Pierwszym podstawowym, największym błędem makijażu twarzy jest zła pielęgnacja bądź brak tej pielęgnacji. Bardzo często spotykam tego typu zjawisko podczas wykonywania makijaży na klientkach bądź podczas indywidualnych lekcji makijaży. Jest to ogromny błąd ze względu na to, że jeżeli nie mamy dobrze przygotowanej skóry pod makijaż, to ten makijaż nigdy pięknie wyglądać nie będzie. Chodzi konkretnie o to, że jeżeli mamy zbyt na przykład suchą skórę, to przy aplikacji podkładu zawsze będzie ten makijaż widoczny, nigdy on się ładnie nie scali z twarzą. Będziemy miały po prostu takie zjawisko typowej tapety na twarzy. A nawilżać możemy skórę w wszelaki sposób. Przy dobrze dobranym produkcie do twarzy nawilżającym, bądź oczywiście picie wody, regularne picie wody również pięknie nawadnia nam skórę i też sprawia, że skóra wygląda bardzo promiennie. Także pamiętajcie o tym, żeby pić przynajmniej 2 litry wody dziennie oraz trzeba tą skórę twarzy nawilżać. Bardzo ważnym aspektem przy pielęgnacji twarzy jest również peeling. Peeling stosujemy przynajmniej 2 razy w tygodniu. Musimy ścierać ten zrogowaciały stary naskórek, żeby ta skóra wyglądała bardzo zdrowo, bardzo promiennie i świeżo. Także kochani, pamiętajcie, jeżeli chcecie, aby skóra i Wasza twarz wyglądały zdrowo i promiennie, pamiętajcie o tej ważnej sprawie, jaką jest pielęgnacja, a makijaż to tylko dodatek. Ale skoro już przechodzimy do makijażu, to kolejnym błędem w makijażu twarzy jest źle dobrany podkład. Podkład dobieramy do rodzaju naszej skóry. Jest to bardzo sprawa indywidualna. Często dostaję od Was zapytania, żebym dobrała Wam odpowiedni podkład. Niestety przez internet jest to niemożliwe. To tak jakbyśmy dobierały sobie biustonosz przez internet. No, zawsze trzeba go przymierzyć, tak samo podkład zawsze trzeba wypróbować. Ten sam podkład na każdej skórze, na każdej twarzy będzie wyglądał inaczej. Także pamiętajcie o tym, że jest to sprawa indywidualna. Teraz może skupmy się na kolorze tego podkładu. Pamiętajcie, że produkty często się utleniają i najlepiej przetestować na swojej twarzy dany kolor, dany odcień, żebyśmy były świadome tego, czy on dobrze na nas wygląda. Najlepiej dobrać taki podkład przy dziennym świetle, ponieważ najwięcej czasu spędzamy właśnie przy dziennym świetle, przy oknach. Także ten makijaż powinien wyglądać najlepiej w dziennym świetle. Jeżeli chcecie dobrać sobie odpowiedni odcień podkładu, poproście o próbkę, wypróbujcie sobie ten kolor na skórze, nałóżcie sobie ten podkład, zobaczcie, jak on wygląda w świetle dziennym, a wtedy będziecie na pewno pewne, że dobrałyście idealny odcień dla swojej skóry. Ogromnym błędem przy robieniu makijażu jest również oświetlenie. Bardzo często słyszę od Was, wykonujecie ten makijaż w ciemnej łazience. Zazwyczaj w łazience światło nie pada nam na wprost i wtedy nie widzimy dokładnie, jak wygląda ten makijaż, tylko światło pada od góry i wtedy mamy po prostu ten obraz niestety przekrzywiony. Wykonujcie makijaż przy świetle dziennym, jeżeli macie taką możliwość. Ustawcie sobie lusterko gdzieś na wprost okna, a wtedy z pewnością będziecie widziały każdy błąd, jaki wykonujecie podczas makijażu. Światło dzienne jest naszym ogromnym przyjacielem. Ono wszystko pokaże. Pokaże każdą niedoskonałość i oczywiście krzywo nałożone produkty. Jeżeli już mamy omówione takie podstawowe błędy, od których zaczynamy makijaż, to teraz czas na wykonanie tego makijażu. Umówmy się, że moja lewa strona będzie
będzie tą wersją poprawną, a prawa strona będzie twarzą, niestety z błędami. Skoro już omówiłam część pielęgnacyjną, pielęgnację nałożyłam na całą skórę, już nie chciałam znęcać się nad moją tą biedną prawą stroną, która i tak dzisiaj zostanie skrzywdzona przez mój makijaż, zaczynam aplikację podkładu. Największym błędem w makijażu, jaki u Was spotkałam, jest aplikacja podkładu suchą gąbką. Dziewczyny bardzo często nie wiedzą, że tą gąbeczkę należy zwilżyć. Jest to ta sama gąbeczka, gąbeczka z Ibry, sucha oraz zwilżona. Dlaczego się nakłada i aplikuje podkład na zwilżoną gąbeczką? Każdy producent na swoim opakowaniu powinien taką informację zostawić. Niestety nie zawsze się to zdarza. Sucha gąbka nie rozłoży nam pięknie podkładu na twarzy oraz bardzo dużo tego produktu będzie wchłaniała. Zresztą zobaczcie sami. Często wybieracie podkłady bardzo mocno kryjące i matujące. I dlatego wybrałam dzisiaj podkład Estée Lauder Double Wear, ponieważ jest to podkład, po który bardzo często sięgacie. Popełnię ten ogromny błąd i nałożę go na suchą gąbkę. Także zobaczymy, co takiego się wydarzy na mojej skórze. Zazwyczaj przy nakładaniu właśnie suchą gąbką podkładu oraz mocno kryjącego podkładu robimy sobie ogromną maskę. Gąbeczka nam bardzo pochłania ten produkt. Zdecydowanie za dużo się nakłada tego produktu i on wygląda niekorzystnie na skórze. No i mam nałożony podkład. Jest to bardzo mocno kryjący podkład. Widzę, że czegoś mi tutaj nie zakrył, więc oczywiście dokładam sobie kolejną warstwę. Pewnie. Przecież to o to chodzi, że to ma wszystko nam zakryć. Ma nam stworzyć po prostu, o, efekt nieskazitelnej skóry przecież, tak? Więc nakładam kolejną warstwę. A jak? Nie będę sobie żałować przecież. O, no teraz to mam wszystko pięknie, ładnie zakryte. No i pozwólcie, że przemilczę to, jak to wszystko wygląda, bo wygląda to bardzo, bardzo źle. A teraz nałożę na drugą część twarzy podkład o właściwościach rozświetlających. Podkład, który daje nam taki piękny efekt gładkiej i świeżej, naturalnej skóry. I jest to podkład, o którym ostatnio zrobiłam film. Jest to podkład Radiant Lift z Max Factora. W codziennym makijażu nie używam bazy. Chciałabym to podkreślić, dlatego dzisiaj też tej bazy nie użyję. Zależy mi dzisiaj na efekcie bardzo naturalnego, takiego dziennego makijażu. No i zdecydowanie przyjemniej się aplikuje ten podkład zwilżoną gąbeczką. Jest to zdecydowanie przyjemniejsze. Także podkłady na dwóch stronach twarzy mam już nałożone, możecie się przyjrzeć, jak to wygląda. Tutaj czuję bardzo mocny efekt maski, tutaj czuję bardzo ładnie, naturalnie wyglądającą, świeżą cerę. Teraz, kochani, przejdźmy do korektora, ponieważ tutaj też zdarzają Wam się ogromne błędy. Najczęściej macie problem z doborem odpowiedniego koloru korektora i zazwyczaj jest to korektor za jasny. A kochani, jak mamy za jasny korektor, to on niestety nam podkreśla wszystkie zasinienia i tworzymy sobie tutaj taki efekt pandy, ponieważ najczęściej korektor nakładacie właśnie w ten sposób. Ja muszę Wam przyznać się szczerze, że jakieś 10 lat temu właśnie w ten sam sposób nakładałam sobie korektor i mam takie właśnie fajne zdjęcie, gdzie mam taką odwróconą pandę na twarzy i wklepuję to również tym suchą gąbką i resztkę tego korektora aplikuję na powiekę. Dołożę sobie jeszcze jedną warstwę, żeby dobrze to wszystko przykryć. O, i tak to wygląda. Teraz na drugą część twarzy nakładam korektor o dobrze dobranym odcieniu i nakładam go w taki trójkącik. Klepuję zwilżoną gąbką. Tu miałam takie niedoskonałości na policzku, więc idealnie ten korektor mi jeszcze przekryje te niedoskonałości. Dołożę sobie jeszcze odrobinę. Tutaj mam moją dolinę łez. No i sobie porównajcie teraz, jak wygląda moja twarz
Tutaj czuję bardzo mocne ściągnięcie tego podkładu, wręcz taką mocną skorupę. Takie podkłady mocne, zastygające, czuję po prostu tutaj sztywną twarz, nie nadają się do codziennego użytku. Są to takie typowe podkłady na o przedłużonej trwałości, na jakieś właśnie większe wyjścia. Kochani, bardzo często popełniacie również błąd taki, że nie używacie w ogóle korektorów. Korektory podczas moich lekcji makijażu to jest w ogóle abstrakcja i pod oczy bezpośrednio aplikujecie podkład. Pamiętajcie, że podkłady mają zdecydowanie cięższą formułę, a nasza okolica pod oczami jest bardzo delikatna i przez aplikację podkładu, tym bardziej takiego mocno kryjącego, mocno zastygającego w okolice oczu, powodujecie to, że skóra Wam się tam obciąża, wysusza i bardzo szybko pojawiają się zmarszczki. Także zapomnijcie o tym i zainwestujcie w korektor pod oczy i pamiętajcie, żeby wybrać taki korektor, który nie będzie obciążał tej okolicy pod okiem. Najlepiej, żeby to miał lekką formułę, był dosyć dobrze kryjący, przecież o to nam chodzi, bo im bardziej kryjący korektor, tym mniej go nałożymy pod tą okolicę oraz żeby nie był taki zastygający. Zastygające korektory niestety też wysuszają nam tą okolicę pod oczami. Także przechodzimy teraz do pudru i najczęściej zdarza się to, że nie używacie w ogóle pudrów. Uważacie, że skoro mam już tak mocno kryjący oraz zastygający podkład, że ten puder jest po prostu niepotrzebny, także nie nałożę tutaj już pudru, a na tą moją drugą część twarzy zaaplikuję poprawnie puder. Upewniam się, czy nic mi się nie wzebrało tutaj pod okiem. I wklepuję puder gąbeczką. Aplikacja pudru z zwilżoną gąbeczką bardzo ładnie wygładza nam pory. Jest to również idealny sposób na przedłużenie trwałości naszego makijażu. Aplikuję gąbeczką puder tylko w centralnej części twarzy, tutaj, gdzie w ciągu dnia ta twarz najbardziej mi się wyświeca. Na resztę twarzy nałożę puder za pomocą pędzelka i jest to dosłownie śladowa ilość tego produktu. A moją prawą stronę zostawię bez pudru, tak jak to u Was często się zdarza. Teraz czas, kochani, na bronzer, na konturowanie twarzy i jest to jeden z najgorszych błędów, jaki popełniacie. Wybieracie bronzer o zbyt ciepłej tonacji, w dodatku jeszcze z drobinkami. Starałam się jak mogłam, przeszukałam wszystkie moje możliwe szafki z kosmetykami i znalazłam taki bronzer o bardzo takiej ciepłej tonacji, która zawiera również w sobie drobinki. No i tutaj, kochani, zaczynają się schody, gdzie ten bronzer aplikować. I najczęściej zdarza się go nakładać właśnie zbitym pędzelkiem. Najczęściej są te pędzle syntetyczne i aplikujecie ten bronzer zaczynając od centralnej części twarzy. Bardzo często się to zdarza, że od razu na dzień dobry, na zawołanie wychodzi Wam plama. A plama wychodzi dlatego, że przede wszystkim nie przypudrowałyście sobie tej części twarzy. Plama wychodzi dlatego, że użyłyście do tego celu złego pędzelka, który jest zbyt mocno zbity oraz syntetyczny, który nanosi bardzo dużą ilość tego produktu. Oraz ogromnym błędem jest zaaplikowanie tego bronzera, począwszy od policzka. I mamy tutaj, o, piękny bronzer, piękny kolor. I zazwyczaj nakładacie ten bronzer tylko i wyłącznie tutaj na policzek. No i tak to mniej więcej wygląda. Ogromnym błędem jest również to, że nakładacie ten bronzer albo za nisko, albo kierujecie go w złym kierunku, najczęściej idziecie sobie do ust. Bardzo często słyszałam na różnych kursach i szkoleniach to, że Polki można poznać po tym, że one przede wszystkim podkreślają swoje uzębienie, czyli idziecie tutaj w kierunku tej szczęki i w ten sposób aplikujecie sobie bronzer. Zobaczcie jeszcze, jak ja trzymam sobie ten pędzelek. Trzymam go bardzo tutaj mocno. Tu
tuż przy samym włoskach i bardzo mocny nacisk daję przy nakładaniu tego bronzera i to też powoduje to, że mamy już niestety taką plamę nie do roztarcia. Taki mocny nacisk powoduje, że mamy od razu mocną pigmentację tego bronzera. A teraz przejdźmy do tej poprawnej twarzy. I będę nakładała ten bronzer pędzelkiem z włosia naturalnego. Porównajcie sobie, kochani, te dwa pędzelki. Te włosie jest bardzo takie mocno zbite, a tu już mamy takie powietrze. I dzięki temu, że te powietrze jest w tym pędzelku, produkt będzie aplikował nam się delikatnie i od razu będzie tworzył nam piękną chmurkę. Nakładam mój ulubiony bronzer o idealnym moim zdaniem odcieniu, również takim ciepłym, jest to bronzer z marki Jacobsa i zaczynam bronzer aplikować od ucha. I kochani, ważne jest to, żeby nakładać bronzer tylko do tej granicy, gdzie rozpoczyna nam się nasze oko. Nie idziemy dalej, a kieruję ten bronzer w kierunku tutaj między nosem a ustami. Większa koncentracja bronzera powinna być tutaj przy uchu, a im bardziej kierujemy się do środka twarzy, ten bronzer powinien nam się tak troszeczkę rozmywać. Tutaj nie nałożyłam na czoło, nie nałożyłam tego bronzera na żuchwę, ponieważ bardzo rzadko się to zdarza, że właśnie aplikujecie w tych miejscach ten bronzer. Zazwyczaj spotykam się z osobami, które tylko podkreślają sobie policzek i to tak dziwnie trochę wygląda, ale okej. A ja sobie troszeczkę tutaj obniżę czoło. I podkreślę sobie moją tutaj linię żuchwy, co pięknie, ładnie mi tak scala ten makijaż, taką jedną całość, nie wygląda, że mam po prostu policzek z innej twarzy wyjęty. Zauważyłam, że w makijażach dziennych, jakie widzę na ulicy i z tym, co się spotykam właśnie w mojej pracy na co dzień, nie konturujecie sobie nosa, zostawiacie po prostu tylko taką jedną plamę na policzku. Ja kiedyś też nie konturowałam sobie nosa, więc nie będę tutaj robiła jakiejś karykatury sobie z twarzy. Wykonturuję sobie teraz moją drugą część nosa i zazwyczaj robię to pędzelkiem do blendowania. Jest on bardzo precyzyjny i to jest dosłownie taka śladowa ilość tego produktu. Od razu mi się wszystko pięknie, ładnie blenduje. Nie powstają mi różne dziwne kreski. Zauważyliście w niektórych może moich filmach bądź na Instagramie, że ten nos troszeczkę inaczej wygląda przy konturowaniu pod typową taką fotografię. Tak zdarza mi się po prostu mocno przesadzić z tym konturowaniem, ale to robię tylko i wyłącznie pod zdjęcia. Nigdy bym w życiu nie wyszła z tak mocno wykonturowanym nosem na dwór. Także tutaj tylko delikatnie sobie wykonturuję ten nos. Użycie odpowiedniego koloru produktu, użycie odpowiedniego narzędzia, jakim jest naturalne włosie i pędzelek do blendowania, powoduje to, że w ogóle nie widać, że cokolwiek kombinowałam sobie właśnie w tym miejscu z moim nosem. I zobaczcie, jak wygląda prawidłowe konturowanie twarzy, naturalne, do makijażu dziennego, a jak wygląda po prostu policzek, który jest troszeczkę taki obniżony i no przesadzony, tak jakbym po prostu przesadziła może, nie wiem, z samoopalaczem, no ale tak naprawdę tak to wygląda w życiu. Ja się po prostu spotykam bardzo często z tego typu aplikacją bronzera. Także kochani, bronzer już mamy, teraz czas na róż. Często zdarza się, że popełniacie problem już na samym początku w wyborze koloru, ponieważ sięgacie po róże takie bardzo różowe.
bądź wybieracie produkty, które mają takie typowe czerwone tony. Osoby, które mają problemy z naczynkami bądź zazwyczaj w różnych sytuacjach czerwienią się, powinny zrezygnować z aplikacji róży bądź wybierać bardziej róże w takich tonacjach, takich koralowych. Ja wybrałam sobie właśnie taki typowy róż i będę go aplikowała oczywiście również tym pędzelkiem, który jest mocno zbity i który nam nałoży oczywiście za dużą ilość tego produktu. I co robimy? Jaki błąd zazwyczaj popełniamy? No oczywiście idziemy za taką starą szkołą makijażu, czyli uśmiechamy się i aplikujemy ten róż sobie na policzek, na uśmiech. A jak? I często aplikujemy go idąc w kierunku skroni. Przecież tutaj też nam się skóra zaczerwienia i zarumienia, tak? Oczywiście. No i co się dzieje w przypadku, kiedy nakładamy ten róż na uśmiecho? Zobaczcie, kiedy się uśmiecham, policzek mam tutaj. Kiedy przestaję się uśmiechać, on mi opada tutaj. I nagle tworzy nam się taka smutna historia, smutna twarz. No wygląda to bardzo, bardzo źle. No i kochani, naprawdę bardzo często nakładacie ten róż aż do skroni. No, nakładamy go tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie delikatnie nam się ten policzek może zarumienić. Ja wybiorę tutaj mój ulubiony róż, który możecie dostać w Glam Shopie. Jest to róż, który nazywa się Panna Młoda. I kochani, jest to róż, który pasuje każdemu. Naprawdę, ten róż pasuje każdemu. On jest tak uniwersalny i tak wydajny. Zobaczcie na to opakowanie. Spokojnie Wam na rok, na dwa lata starczy. I on jest, ma przepiękny kolor oraz przepięknie wygląda na każdej cerze. Zaaplikuję go również tym pędzelkiem, którym naukładałam sobie bronzer. I nałożę go tylko i wyłącznie tutaj, gdzie ta moja skóra może się delikatnie zarumienić. O! Czyli aplikuję go bezpośrednio na ten mój policzek, który mi się zarumienia. I gdybym go nałożyła tutaj na tego, to bym miała po prostu w tym miejscu róż. A on jest, zauważcie, o, nawet 2 cm wyżej. Także aplikacja oczywiście robi nam różnicę. No i nakładam go tylko i wyłącznie na policzek. Nie przeciągam go aż do skroni. Co my dalej mamy? Mamy, kochani, kolejny błąd, jakim jest nałożenie rozświetlacza. I zazwyczaj wybieracie rozświetlacze zbyt ciemne. Mam tu taką paletę rozświetlaczy. Nie zdajecie sobie na przykład sprawy, że przy nałożeniu zbyt ciemnego rozświetlacza pojawia Wam się tutaj taka plama. Oczywiście nakładacie tego rozświetlacza również za dużo. I nakładamy sobie taki ciemniejszy rozświetlacz. O. Trochę pomieszam go z tym jasnym, żeby nie był za ciemny i aplikujemy go tutaj. A jak? Bardzo dużo lubimy się rozświetlić. Bardzo dużo. I zauważcie, że co nam się stało z tym policzkiem? On podszedł aż nam do prawie samego oka, ze względu na to, że jeżeli mamy źle dobrany kolor tego rozświetlacza do naszej karnacji, kiedy patrzymy na wprost i przez zbyt ciemny rozświetlacz pojawia nam się tutaj taka plama. I nakłożę go jeszcze tutaj, bo oczywiście czoło musi być rozświetlone. O, i tak to mniej więcej wygląda. Aplikacja tego rozświetlacza w złym miejscu na czole powoduje, że no akurat mi się tutaj zrobiła plama ze względu na to, że ten rozświetlacz był za ciemny, ale gdyby on miał jaśniejszą tonację, to zrobiłyby nam się tutaj takie rogi. Te czoło jeszcze bardziej wydawałoby się nam na większe i byśmy po prostu wyglądali, jakbyśmy mieli taki wielki pas startowy na okęciu. Teraz nałożę rozświetlacz na moją poprawną stronę i zaaplikuję go takim mniejszym pędzelkiem. Lubię nakładać rozświetlacze pędzelkiem syntetycznym i jest to takie jajo z Hulu, pędzelek P26. I aplikuję jasny odcień, który bardzo dobrze będzie wyglądał na mojej skórze. I aplikuję go w miejscach, w których powinien się znaleźć.
Pamiętajcie, że zawsze rozświetlające produkty podkreślają strukturę Waszej cery. Jeżeli nie macie doskonałej cery, macie problemy z jakimiś wypryskami, to unikajcie rozświetlonych produktów, ponieważ one jeszcze bardziej uwypuklą Wam te zmiany na twarzy poprzez rozświetlenie. Tak jak na przykład mam tutaj w tym moim przypadku, ale no akurat tutaj coś mi się pojawiło i ja się w ogóle tym obecnie nie przejmuję. Nakładam jeszcze ten rozświetlacz delikatnie tutaj aż do skroni. I kochani, zauważcie, gdzie będę aplikowała rozświetlacz na czole. Chciałabym, żeby to była kontynuacja tego rozświetlenia, jak patrzę sobie tak do Was boczkiem. I nakładam go tylko delikatnie tutaj, idąc delikatnie ku górze. Widzicie? Tak, żeby to wyglądało bardzo naturalnie, jako taki efekt takiej zdrowej, rozświetlonej skóry. Lubię sobie rozświetlacz również zaaplikować na centralną część twarzy i bardzo ważne jest to, to też jest bardzo duży błąd, jaki popełniacie przy aplikacji rozświetlacza na nos. Jeżeli macie tendencję do przetłuszczającego się nosa, rezygnujcie z tego kroku. A jeżeli nie macie i chcecie nałożyć ten rozświetlacz na nos, to pamiętajcie, że możecie sobie zrobić ogromną krzywdę, nakładając ten rozświetlacz, nałożę może na tą moją złą stronę, po całości dużym pędzelkiem, co jeszcze bardziej poszerzy Wam ten nos. Produkt naniesiony tylko delikatnie, punktowo, skupiał uwagę światła i wtedy wszystko inne się gdzieś tam wytraca, koncentracja światła i jest tylko na tym punkcie, także wtedy ten nos wydaje się na mniejszy. Także pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie sobie rozświetlić właśnie tą część twarzy. Delikatnie sobie lubię brodę wyświecić. No i mamy tutaj jeszcze rozświetlenie, kochani, łuka Kupidyna, ponieważ na pewno wiecie, że rozświetlony łuk Kupidyna powiększa, uwydatnia nam naszą górną wargę. Ale jeżeli nałożymy tego produktu za dużo, ja nałożę już ten jasny produkt, ten jasny rozświetlacz, żeby Wam to ewidentnie pokazać. Jeżeli nałożymy go tutaj za dużo, to nam się robi taki katar pod nosem. To wygląda po prostu, jakbyśmy miały problemy właśnie z katarem, jakby nam się niestety coś tutaj wylało. Ja aplikuję rozświetlacz tylko i wyłącznie tutaj nad samymi ustami. Jeżeli chcecie się również zdecydować na rozświetlenie nosa, pamiętajcie, że o czym wspomniałam wcześniej, skupiamy się tylko i wyłącznie na małej koncentracji produktu w jednym miejscu, tak, żeby wyglądało to bardzo delikatnie i naturalnie, bo gdybym nałożyła rozświetlacz na całą tą kuleczkę mojego nosa, ja bym tylko sobie poszerzyła ten nos. Także o tym pamiętajcie. Rozświetlacz nam przede wszystkim powiększa to, co chcemy uwydatnić, a bronzer z kolei nam chowa. Także takie są zasady gry światłem i cieniem. Okej. Tak dziwnie tutaj wyglądam, więc może nałożę sobie trochę tego jasnego rozświetlacza, bo naprawdę wzięłam bardzo ciemny odcień. O. Wytuszowałam sobie szybko rzęsy i zaczęłam się zastanawiać, czy brwi również zaliczyć do dzisiejszego filmu, ze względu na to, że brwi mają zawsze kategorię oczu podczas różnych mistrzostw i konkursów makijażowych. Brwi zaliczę do dzisiejszego odcinka, żebyście mogli tak w pełni zobrazować sobie tą zniekształconą moją twarz. I zacznę teraz aplikację produktu po stronie tej błędnej. Zazwyczaj w dziennych makijażach wybieracie pomady do brwi, co mnie bardzo dziwi. Zazwyczaj są to źle dobrane odcienie. Ja zaaplikuję dobry odcień, dobrze dobrany do mojego koloru włosów i pamiętajcie właśnie, że to do koloru włosów dobieracie sobie odcień odpowiedniego produktu do brwi. Jeżeli macie na przykład farbowane włosy, jesteście brunetkami i farbujecie je na blond, to dobierajcie ten odcień tej pomady bądź innego produktu do brwi pod Wasze odrosty. Wtedy to tak bardzo fajnie, spójnie wszystko wygląda i do siebie pasuje. Ja zaaplikuję sobie pomadę od Anastazji
I zauważcie, że nie robię nic z tą brwią. Ja po prostu będę nakładała produkt na nawet niewyczesaną brew i zaczynam sobie od tej centralnej części. Mojej brwi. I będę podkreślała jej naturalny kształt, jaki jest przed jej wyczesaniem, czyli właśnie naturalny kształt, jaki mam. Tutaj od razu lubicie sobie na tą wewnętrzną część brwi nałożyć bardzo dużą ilość produktu. I zazwyczaj wygląda to po prostu, no właśnie, jak na załączonym obrazku. I muszę Wam się przyznać, że ja kiedyś niestety też ten błąd popełniałam. Jak patrzę na te moje zdjęcia z przeszłości, to po prostu trzymam się za głowę i jestem sama w szoku, jak ja mogłam robić sobie takie graficzne brwi. A kiedyś moja bratanica Marysia, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że oglądasz moje filmy, zapytała się mnie: ciociu, dlaczego ty masz takie złośliwe brwi? Ja nie wiedziałam, co dokładnie ona miała na myśli, a Marysi chodziło o to, że we wszystkich bajkach złe postacie mają właśnie bardzo mocno i ciemno wyrysowane brwi. Także widzicie, z czym się małemu dziecku kojarzyłam ja wtedy. O, i tak to wy, kochani. No, podkreśliłam sobie mój naturalny kształt, taki jaki jest. Tutaj jeszcze te włosy mam, to ja muszę sobie jeszcze ją oczywiście pogrubić, bo przecież mi idą tak włosy, nie? O. I podkreśliłam kształt brwi, taki, jaki mi się wydawał, że jest. No i teraz mamy ten makijaż taki pełny, oczywiście. A ja teraz sobie zrobię makijaż brwi moją techniką i zachęcam Was do obejrzenia całego tutorialu, w którym tłumaczę dokładnie, jak maluję poprawnie brew. A zacznę sobie od wyczesania mojej brwi szczoteczką, spiralką i od uniesienia tych brwi do góry. Dokładnie czym unoszę i jak, czemu one mi się tak ładnie układają do góry, dowiecie się z mojego filmu Mój sposób na idealne brwi. I kochani, to wygląda na razie tak. Ewidentnie ten kształt mojej brwi się zmienił i będę aplikowała na tą brew cień w tym samym kolorze, w którym jest pomada, ale są to już cienie i zobaczycie, jaki efekt uzyskam. Często bardzo młode dziewczyny popełniają ten błąd w malowaniu właśnie brwi pomadą i mocno one są wyrysowane, one aż są bardzo agresywne. I pamiętajcie, że mocno wyrysowane brwi postarzają, dodają Wam lat. No i kochani, mamy to. Mamy ogromne błędy tutaj z tej strony. To mamy bardzo delikatnie dziewczęco wyglądającą skórę twarzy. No i powiedzcie mi, która strona Wam się bardziej podoba? Chyba odpowiedź jest jednoznaczna. Kochani, to by było na tyle. Ja jestem ciekawa, jakie Wy błędy popełniałyście, bądź jakie błędy popełniacie. Podzielcie się, kochani, koniecznie taką informacją ze mną na dole pod filmem, w komentarzach. Ja chętnie je poczytam. I jeżeli macie jakieś pytania odnośnie aplikacji różnych produktów, to napiszcie do mnie w komentarzu. Ja chętnie udzielę Wam wszelkich wskazówek. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, żebyście mogli być ze mną na bieżąco. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!